historii filmografii powstało wiele filmów, w których akcja dzieje się lub ociera o czasy Dzikiego Zachodu i Gorączki Złota. Czasami są one typowymi filmami, w których mamy pełno scen strzelanin w amerykańskich miasteczkach, salonach i stacjach kolejowych, ale też mamy sporo ekranizacji czysto komediowych. Zaczynając od znanego nawet przez najstarszych gwarii Lucky Luke'a, a skończywszy na kochanym przez twórców Debiana Toy Story. Rodzi się pytanie, czy tak samo jest z grami? Cześć wszystkim, nazywam się Robert Wolniak, jestem redaktorem w serwisie Oswald.pl i zapraszam Was do obejrzenia recenzji sieciowej gry Thistle of Frax, wydanej przez platformę Steam na Windowsa, Maca i Linuxa. Co zostanie wydane na Steamie jest uznane za święte i skazane na sukces. Niestety, sprawdza się to głównie przy grach płatnych. Jak zatem sprawdza się ta zasada przy darmowym Thistle of Frax? Tradycyjnie wita nas proste menu główne, w którym mamy kilka skromnych opcji. Czy układ przycisków i wygląd do okna ustawienie wygląda Wam znajomo? Otóż to, gra wykorzystuje wiekowy, lecz stale odświeżany, odmalowywany i remontowany silnik Source. Trudno się temu dziwić, gdyż samo Thistle of Frax zaczął swoją karierę jako modyfikacja do Half-Life 2. Mimo wszystko jednak spójrzmy na grę. Wita nas prosty interfejs wyboru strony i jeszcze prostszy interfejs całej gry. Bynajmniej nie wyszło to twórcom za złe. Mniej miejsca na ekranie nie rozprasza i bardziej przyciąga naszą uwagę do samej rozgrywki. W wygodny sposób mamy pokazany stan zdrowia naszej postaci oraz zawartość amunicji w naszej broni, który pokazany jest w formie białych lub czerwonych kresek. Ten sposób pokazania amunicji jest prostszy, gdyż, jak już mówiłem, oszczędza miejsce na ekranie i bardziej rzuca się w oczy. Bronie wypływają amunicję bardzo szybko, a ładowanie amunicji od nowa trwa wieki. Skoro już o broniach mowa, gra daje nam do wyboru wiele wariantów różnych pistoletów, dubeltówek i strzelb. Każda ma inny odrzut, inną ilość amunicji oraz inny sposób przeładowania. W grze głównie dominują bronie na krótki dystans, lecz jeśli nam się poszczęści, możemy na mapie znaleźć skrzynię z o wiele lepszymi okazami. Od oldschoolowej strzelby po prototyp snajperki kończąc. Naszą broń krótką możemy nosić w prawej ręce, lewej ręce lub posiadać dwie bronie w obu rękach. Daje to odpowiednie korzyści, na przykład pistolet w lewej ręce zapewnia większą celność przy jednoczesnej groźbie niższej punktacji zabicia. Ten sam pistolet w prawej ręce jest mniej celny, lecz otrzymuje się więcej punktów za zabicia. Można jednak o samej celności wspomnieć, gdyż niestety trafić we wroga jest nie lada wyzwaniem. Bronie mają celność zależną od naszej postawy oraz mają duży odrzut przy strzelaniu. W praktyce, kiedy dochodzi do tego ruch przeciwnika, zabicie go jest niezwykle trudne. Przez to tym przyjemniejsze jest poczucie zwycięstwa w grze. Oprócz broni palnej, twórcy udostępnili nam szeroki wachlarz innych narzędzi zagłady, takich jak dynamit, noże do rzucania, toporek czy łuk. Twórcy najwyraźniej są wielkimi wielbicielami gry Team Fortress 2 i postanowili do rozgrywki też prowadzi mały indiański łuk. Ciekawym smaczkiem jest też przywracanie sobie punktów zdrowia, gdyż do tego co trzeba znaleźć na mapie miejsca występowania wspaniałego, złocistego trunku, zwanego whisky. Wypadałoby wspomnieć kilka słów o grafice w grze, która choć trzyma klimat westernów, nie jest rewelacyjna. Chociaż gracze Linuxy przez lata byli olewani w kwestii gier ze wspaniałymi efektami graficznymi, to jednak wydanie Source 2.0 i Unreal Engine 4 podwyższa poprzeczkę. Shadery ładnie się odbijają, animacje przeładowywania broni są szczegółowe i realistyczne, ale wygląd postaci pozostawia wiele do życzenia. Są one mało szczegółowe, a ich ruch bardziej przypomina zumbę na plaży niż ruchy dorosłego człowieka. Sporą wadą są też mało przemyślane tryby gry. Jeden z takich trybów jest Deathmatch w czterech drużynach, który w praktyce sprowadza się do strzelania do każdej postaci z prawdopodobieństwem 85%, że natrafimy na wroga. Tryb pracy drużynowej jest dziwny, gdyż nie tylko daje nam dostęp do wszystkich broni w grze w zamian za punkty, ale również ma dziwne cele, takie jak pchanie wagoniku przez lodowiec. Poza tym jednak czytelność interfejsu, ciekawe bronie oraz wymagający gameplay pozwalają mi osobiście wystawić ocenę 4/6. Robert Wolniak, dziękuję za uwagę.